Świterek? Jaki świterek był brudny? Po jednej jeździe. Jedna jazda. Ile godzin? Dwie i pół godziny jazdy. 2,5 motogodziny i patrzcie, on wytrzymuje właśnie 2 godziny. On wytrzymuje właśnie 2 godziny jazdy i trzeba go już wymienić. A ostatnio się kurzyło strasznie. Wyczyściłem całego e-boxa. Trochę się kurzyło. I tak on właśnie wygląda. 2 godziny max i trzeba wymieniać. I można wymienić sobie na jakiś lepszy. Bo na przykład ten. To jest pająk, ale to ja tam, no to mówię jeż. Tego jeża panu, jak założycie. To jest LWF. Jak tego jeża założycie, to możecie zrobić 4 godziny, a nie 2. Bo on jest 2 razy grubszy. Jest 2 razy droższy, ale to jest też 2 razy grubszy. On jest 2 razy droższy, ale 2 razy grubszy. I jak tego jeża panie założycie, to z 2 godzin robi się 4 godziny. On wytrzymuje więcej. A takie zwykłe to 2 godziny trzeba zmieniać. No to do roboty. Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Dziś zrobiłem szybki przegląd. Szybko przejrzałem filtr powietrza i szybko go umyłem. Takiego jeża dałem. Jeż jest 2 razy większy. Znaczy 2 razy grubszy jest. I 2 razy dłużej wytrzymuje. On wytrzymuje 4 godziny, a zwykły 2. Zwykły filterek. Wygląda tak. Taki brudas. Po 2 godzinach. Po 2 motogodzinach tak wygląda. Po 2,5 prawie, no. No, prawie 2,5. 2,5 godziny wytrzymał. A ten wytrzyma 4. To akurat mi wytrzyma. No nie, jak wytrzyma 5,5. 5,5 wytrzyma może. Jak się nie będzie kurzyć. To akurat do wymiany oleju. Ale ostatnio się strasznie kurzyło, było strasznie susza była. Dlatego filterek dostał i airbox też dostał, trzeba było go umyć. Łańcuszek był czysty, tylko zakurzony. Koszmatą przetarłem i nasmarowałem. I łańcuszek jest ok. Szprychy posprawdzałem. I olej. I oleju trochę mało. Trochę mało, ale nie będę tego ruszał. Przyjadę się i jak wrócę, to zobaczę, jak jest naprawdę, bo to powinno się na rozgrzanym mierzyć. Czy na zimnym, jak to jest. I najwyżej wtedy doleję. Tak, i zobaczę, może będzie inaczej. Siedzenie muszę naprawić, bo mi wyskoczyło. Urwał się ten zaczep. On był wsuwany, taki chwytak był wsuwany i się urwał. Połamał się. Gdzieś od krzywych skoków nieudanych. I tyle, co się zepsuło, to się na piaskowni mi się to zepsuło. To siedzenie na piaskowni wpadło. 2 tygodnie temu. Nie ma czasu zrobić. Co jeszcze? Wentylator wyrzuciłem, bo wentylator się okazało, że on nie działał, bo on się... Aha, no to już było chyba. Wentylator jest tutaj w świetniku, bo on normalnie się zgina. I to tarło i by to w ogóle nie działało, bo on jest za delikatny. To musi być metalowy, jakiś duży, dużo budowy, no oryginalny, a nie jakiś kombinowany. Tak, można jechać. Filterek zrobiony. Paliwko jest. Jest. Filterek, mucha nie siada.
można jechać się karmić, zobaczyć jak to chodzi. Killera, właśnie, mówcie, ściągnij killera, zmień tłumik. Ja lubię tak cicho, ale też i może trochę muszę, bo ja robię dużo przejazdówek, dużo dojazdówek. I te przejazdówki, dojazdówki, to wiecie jak z nimi, jak się jeździ na takich dojazdówkach. Jeździ się cicho. A jak się jeździ głośno, to się nie jeździ głośno. Jeździ się cicho. No to i tak to wygląda, że to tak to cicho chodzi. No taki mam, no co, no kupiłem taki. HM to jest tłumik, on jest HM. Że to jest homologacja na ten tłumik. Ale co z tego, jak nie ma homologacji na motor? Tak, jest homologacja i on jest cichy i on nie drażni w uszu. Bo później będziemy pany głusi na starość. A ja już wcale już prawie głuchy. Nikt nie chce być głuchym. Nikt nie chce być głuchy. I nikt nie chce być ślepy, dlatego zakładamy gogle. Co niektórzy zapomnieli. Nie ma co gadać, trzeba jechać. Stan. Wcześniej było pół stanu. Pół stanu wcześniej było. A teraz jest powyżej. Taki jaj. Czyli jest dobrze. I co? Można latać. Można latać. Ja znam pluta.
Jazda próbna wyszła ok. Wycisnę jeszcze. Dobrze. Jeszcze trochę pianezi. O! Ja jestem gotowy. Rękawice tylko zeszyję. Mam drugie. Mam takie. One są na lato. Tak, motor gotowy, można latać. No to zobaczycie tam, co tam w następnych odcinkach wyskoczy. Co nam tam wyskoczy fajnego. To nigdy nie wiadomo, to się okaże na miejscu, kto przyjedzie, kto będzie latał, kto będzie skakał. I jak to będzie wyglądać, to się zawsze okaże na miejscu. Bo to jest spontan. To jest spontaniczny spontan. Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Trzeba czekać. Poczekacie, zobaczycie. No to trzymaj, Kasie. Do zobaczyska. Hej! Hej, hej!